Czego chcieć więcej? Pogoda dopisuje, czas więc odkurzyć rower i ruszyć w trasę. Podczas majówki wojskowy oddział PTTK zainaugurował sezon. Teraz wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zachęca do udziału w trzeciej edycji wydarzenia, które ponownie połączy pokolenia. Mowa oczywiście o rodzinnych zawodach w rowerowej jeździe na orientację. Warto zapamiętać tę datę. Niedziela, 22 maja. O godzinie 10 startujemy na plaży w Włochowicach. Trasa jest lekka, łatwa i przyjemna, bo tylko 10 km. Do przejechania po drodze są do rozegrania 4 fajne konkurencje, także z całego serca w imieniu oddziału wojskowego PTTK i Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie na tę imprezę turystyczną zapraszam. Na uczestników tradycyjnie czekają m.in. konkurencje sprawnościowo-zręcznościowe, a także test sprawdzający wiedzę o krośnie odrzańskim. Każda drużyna może liczyć od 3 do 5 osób, z czego 2 muszą być pełnoletnie. Zawody rozegrane zostaną w 2 grupach. Grupa A – rodzice i dzieci oraz dziadkowie i wnukowie. Grupa B – rodzice i dzieci w nosidełkach. Mamy do tej pory 7 drużyn, czekamy na jeszcze. Mamy jedną drużynę aż 5-osobową, czyli wielopokoleniową, bo jest dziadek, tato i dzieciaczki. Także na takie rodziny liczymy. Właśnie tym, którzy kochają rowerek, jeszcze raz serdecznie zapraszam, a atrakcji będzie co niemiara. Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze do 15 maja pod adresem widocznym na ekranie. Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępna jest m.in. na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy powinni uiścić opłatę w wysokości 7 zł, a także wzorem lat ubiegłych w dniu zawodów dostarczyć m.in. 10 aluminiowych puszek. Teraz pozostało już tylko zamówić pogodę i ruszać.